Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanexto i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasu Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy tutaj do wioski Twi'leków na Tython, gdzie pomagamy im tak naprawdę w ich problemach związanych z Flash Readersami. Oczywiście był mój wielki fail w poprzednim odcinku, gdzie miałem wyciszony mikrofon w OBS-ie podczas nagrywania przez pierwsze 10 minut. Na szczęście teraz już jest dobrze, sprawdziłem to przed nagraniem, pewnie mam nadzieję, będę pamiętać, żeby to sprawdzać. Mamy też tutaj jakiś Daily Login Reward. Trochę niefortunnie ten czat teraz wygląda, kiedy to jest otwarte, ale rzadko z tego korzystamy, także myślę, że to nie będzie problem. Także zobaczmy sobie może ekwipunek. Tu mam sporo rzeczy. Exbus jeszcze będzie nam działać bardzo długo. To nam będzie działać jeszcze przez 15 minut, to możemy, myślę sobie, wziąć powiedzmy tego buffa. Zawsze tam coś nam da. O, co ciekawe. Aha, dobra, aha, no tak, bo tu tam pokazuje, że niby to jest lepsze, ale ja chyba wolę to, co mi daje lepsze staty, aniżeli sam pancerz. Czy ja te medykamenty mam? Ja pewnie z tych medykamentów nie będę tak naprawdę korzystać. Także nie jest mi to za bardzo potrzebne, ale okej. No dobra, a właśnie, a czy to... Dobra, sprawdźmy, czy to mi... Nie, dobra, okej, czyli jakby po typie, po kolorze, aha, ale to... to jest króciutki buff, dobrze, okej, czyli to... nie ma sensu teraz z tego używać, ale przynajmniej będę o tym wiedzieć. Dobra, tak więc już aktualnym naszym jedynym zadaniem jest powrót do matriarchi. Nie wiem, jak to poprawnie odmienić po polsku. W każdym razie do tej Sumarii, przywódczyni Twi'leków. Tak więc wejdźmy tutaj, no i zobaczmy. Ona zginęła w moich rękach. You should have seen what those filth did to her. I'm sorry, Seilu. We all share your loss. For every one of us the Flesh Raiders butcher, we should kill 10. No, no, 100! Will that restore your loved one to life? Don't lecture me, Jedi. My wife is dead. Our people slaughtered. Where were you then? Nothing I say will make you feel whole again, but we truly are doing everything we can. What about exterminating those animals? The Flesh Raiders won't stop until we're all dead. Are you going to let that happen? I won't quit until the Flesh Raiders are defeated. That's a promise. We'll see what a Jedi's promise is worth. I hope you can fulfill that pledge. I fear he won't take disappointment well. People wonder why Jedi are forbidden to marry or have families. They don't see how attachments always lead to suffering. Passionate emotions can destroy a person, and Jedi destroyed by passion become something terrible. This droid says he works for the Jedi. Is that true? Yes, he's one of our long-range probes. We sent out 20. This is the only one to come back. While I deal with the droid, talk to Rana. I think her people are ready to help us, thanks to you. No dobra, także na chwilę T-7a zostawiamy z Mistrzem Orgusem, mamy pogadać z Raną, tak więc zobaczmy. With the weapons and technology you brought from the Flesh Raiders, my people can defend themselves. Your heroism gives me hope that we'll survive this. And your matriarch? Is she feeling any better? No, but we're doing all we can. Thank you for asking. Morant? Our friend should know everything we've learned about the Flesh Raiders. Scouts report that the Flesh Raider forces are gathering in strength. They already control the mountains around us, and now they're invading the ruins of Kaleth. My men spotted them at the remains of an ancient shrine, close to your Jedi temple. Kaleth was a great city of Force users. Its ruins hold powers we still don't understand. The Flesh Raiders are looking for something there. We can't let them find it. Drive back those Flesh Raiders immediately. I have to take this droid back to the Council. That hooded figure in the holo, I know his voice. The situation is worse than I thought. Do whatever it takes to push the Flesh Raiders out of Kaleth. I'll send you reinforcements as soon as possible. I'll hold the line until reinforcements arrive, Master. If you see that hooded figure from the holo, do not engage him. I get going. No dobra. Także póki co jednak towarzysza mieć nie będziemy. Jak mówię, ja dokładnie nie pamiętam szczegółów tych wszystkich tutaj
klas i historii w nich zawartych. Tak więc póki co będziemy bujać się sami, także może jednak te medykamenty się przydadzą. W każdym razie mamy tak naprawdę użyć taksi, tutaj już nic więcej w okolicy do zrobienia nie mamy. A, i mamy w ogóle nowe wdziano. Okej, ale widzę, że ono też... Wait, nie, to jest nowe wdziano i to nowe wdziano jest lepsze od wszystkiego, co mamy. A zobaczmy, jak ono sobie wygląda, czy chcemy je sobie wrzucić w outfitter inny. Okej, aha, inne outfity są niestety za paywallem. Wait, dobra, czyli chcemy sobie ściągnąć to i chcemy sobie zobaczyć, jak to wygląda tutaj. No tak trochę aktualnie z dupy to pasuje do czegokolwiek. Do tej kiecy, którą mamy, a chyba mogę to zunifikować, ale to wtedy mi wrzuca to. Bo ja bym chciał mieć to. Unify Colors. No i wtedy mi podmienia na to. Czemu mi to podmienia na to? He, dobre pytanie. Czy jak kliknę tutaj commit, znaczy nie jest to coś drugiego? Nie. Activate Outfit on Modification. Nie. O, ale dobra, zunifikowało mi kolory. Okej, dobra. To sobie to zmienimy. Tak naprawdę, to be honest, robię to tylko po to, żeby miniaturka była inna. Ale no. Dobra, załóżmy to z powrotem. Dzięki temu dostaniemy więcej tego. I dobra, mamy nowe wdzianko. Nawet spoko wygląda. W sensie ta góra jest nawet spoko. O, tutaj jak się tak nie baguje, to nawet to spoko wygląda. Dobra. Także to też mamy zmienione. Gdzie jest taksa? Tu jest taksa, tak więc weźmy ją sobie w takim rozrachunku. No i mamy siłę tutaj. Czy ostatni punkt, do którego w ogóle możemy dostać się przy pomocy speedera na tej taksówce. No spoko. Ja w ogóle mam wrażenie, że ja nigdy jakoś mocno Titan nie eksplorowałem. Ogólnie nigdy mocno jakoś planetę nie eksplorowałem. Tutaj na przykład mamy coś kompletnie zamknięte. Tam nas nie było. Jestem ciekaw, czy tam można dojść, czy coś tam ciekawego jest. O, tutaj też mamy jakąś misję powtarzalną. A, to chyba była ta misja, co ja też widziałem ją w questlogu tam. W świątyni. Także w sumie możemy sobie od razu zobaczyć, o co chodzi. Dlaczego by nie? Rest here, my friend. The air is cold and the mountain paths are treacherous. Words are unnecessary when the force is with you. What's a Jedi doing all the way out here? My name is Dozan. I stand watch over Kaleth, and I walk the path surrounding its grounds. I meditate upon my failure, and I learn of our past. As a Padawan, I came to Kaleth. Here I touched temptation and the dark side. Having failed once, I now act through other Jedi. Many helped me find knowledge of ancient Tython. I think I could help you. I am humbled by your offer. Thank you. The task is difficult, but also calming. I look at Kaleth from afar, but never touch. By trusting others to walk where I cannot, I broaden my perspective. Lately, I've learned of a chamber hidden in Upper Kaleth, one central to a Tithonian machine. I'd very much like to restore the chamber's power. The old scrolls describe it as a place of knowledge and speech. Beyond that, I don't know its function, but it should do harm to no one. Without energy, the chamber has slept for millennia, yet there are droids in the ruins that still function. And you might use their power cells to fuel the machine. It's a good suggestion. I'll do what I can. Then go and tend this electric garden. Plant the droid seeds in the soil of the machine. Together, we'll bring the Tithonian secrets to light. No dobra. Heroic 2+, mamy na to dwa dni. Nie dwie godziny. No spoko, zobaczymy, czy damy radę to w pojedynkę zrobić. Okej, mission items. Dobra, to wiemy. O, co się, możemy też to sobie na quick bar przeciągać. O, to tego nawet nie wiedziałem. No spoko. Tak, w inwentory tutaj. Ale tak naprawdę ten skrót raczej zwykle wystarcza tam przy questie. Dobra, i to jest widać gdzieś daleko. Dosyć, także pewnie tam od razu nie pójdziemy. Ale jak już tu jesteśmy, zahaczmy sobie o vendora. I co? I sprzedajmy trochę rzeczy, których nie będziemy nosić już, bo są słabsze. Żeby nam ekwipunku tak mocno nie zawalały. Zastanawiam się, czy to na przykład sprzedawać. Nie wiem, jak to jest cenne, bo mogę to sprzedać za kredyty. Coś tam za to dostać. Ale jak mówię, na razie tego robić
Nie będę. By the way, czy ja to mogę użyć tego? Nie, mogę tylko zrobić preview z left clickiem. No właśnie, mógłbym sobie pomalować wdzianko na inny kolor, ale no nie będę tego robić, bo też mi się nie bardzo podoba akurat ta paleta, którą tutaj mamy. A tych konkretnych właśnie barwników mam mnóstwo. Co ciekawe, z jakiegoś powodu, ja nie wiem dlaczego dostałem wszystkie takie same gdzieś tam w tym jednym mailu. I tego jednego przez przypadek podniosłem. W każdym razie udajemy się do tych jakichś ruin Kaleth. Dokładnie na razie do pewnej kapliczki, która jest tutaj. Myślę, że od tego zaczniemy, od questa głównego. Co ciekawe, mam tutaj jakichś ludzi, ale z nimi pogadać nie możemy. Za to tutaj mamy jakieś zadanie poboczne, które widzę podnosimy z plecaka postawionego przez jakiegoś Flash Raidersa, przynajmniej tak sugerował tooltip dokładnie, tak więc zobaczmy. No właśnie, także mamy tutaj jakieś dziecko Flash Raidersów. Także aktualnie mamy zdobyć troszeczkę jedzenia, no spoko. To zobaczmy, tutaj mamy jakieś bestyjki, z których możemy zdobyć mięsa nieco. Okej. Guid Meat, ciekawa nazwa dla w ogóle stwora, dopiero teraz zauważyłem, że to jest Guid. Oczywiście jest to coś używane całkiem często przy programowaniu. Okej, dobra. W ogóle co ciekawe, możemy tej umiejętności używać, kiedy chcemy. Nawet kiedy nie mam przeciwników. Co nie jest jakieś super, no ale dobra, niech będzie. Bo to oczywiście obszarówka nasza jedyna. Okej, dobra. Także mięso zebrane, możemy stąd spadać. A nawet sobie dziabnę tego heala. Czemu nie mogę? Aha, dobra, bo nie prawym, a lewym, okej. Okay. Myślałem, że prawym się tego używa. W każdym razie, użyjmy tej interakcji z tym dzieckiem. Dajmy mu jeść. No i dobra, mamy zanieść dziecko do świątyni, ale jako, że to daleko i nam nie po drodze, to na początku porobimy tonę innych rzeczy, a dopiero później to zadanie. Tak więc chodźmy. Tutaj mamy przejściówkę dla Jedi Knighta i oczywiście kolejnych przeciwników do pokonania tutaj po drodze, ale to nie powinien być jakiś wielki problem. Mamy misję też bonusową na nich, spoko. Podnieśmy sobie też rzeczy, żeby tutaj zarabiać kasę. Możemy sobie użyć obszaróweczki na dobry początek. Fajnie, fajnie, że to w końcu mamy coś, z czym mogę kilku przeciwników naraz. Nie jest to jakiś bardzo OP skill, ale i tak jest bardzo przydatny, myślę. Przejdziemy dalej. Tutaj widzę, tylko mamy tunel jako przejście. Dalej się lokacja trochę jeszcze nam otwiera. No to by wychodziło. No spoko. Tak więc wejdźmy tutaj. I mamy kolejnych przeciwników. Pewnie jeszcze ich trochę tutaj napotkamy. Postaram się już po tej dwójce, myślę, nie walczyć, bo to misja bonusowa. I tyle. Mamy też 9 level, już prawie 10, czyli niedługo będziemy mogli mieć też speedera. No i zobaczmy. Mamy kapliczkę i mamy jakiegoś chieftain, boże. No po prostu jakiegoś tam przywódcę Flash Raidersów, tak więc zobaczmy. Go peacefully or face the consequences. This is your only warning. No właśnie, także mamy Flash Raidera, który potrafi korzystać z mocy, jak widać. O, ale żeśmy, kurde, to było mocne. Zabiliśmy ich wszystkich tutaj po kółeczku, bardzo ładnie. Też nie będzie większego problemu, aby go pokonać, oczywiście. O, Kira. Dzień dobry i też mistrzyni Bella. No dobra, pogadajmy z nimi. Master Orgus sent us. We came as quickly as we could. One of the Flesh Raiders I just fought called me Jedi. He could use the Force. That's troubling. If the Flesh Raiders are learning the ways of the Force, it won't be on the side of light.
You sure made short work of this bunch. You ever leave survivors? I didn't come here hoping to kill someone. Hey, I didn't mean anything. Mouth gets ahead of my brains. This flash raider carried a holocron, a repository of knowledge created by a Force user. Thousands of years old from the looks of it. Master Orgus was right. These natives are more advanced than we realized. They're learning how to fight us. Master Orgus thinks he knows who's behind it. I gathered as much, but he had no time to explain before sending us here. I wish we could stay, see this through, but Master Satil has ordered us to Coruscant on a special mission. All those bad feelings the Council's been having? She thinks the Republic capital is the source. I'm sorry to have to leave you, but the danger is past. These surveillance monitors will keep watch on Kaleth. Place them around the ruins. The temple can then monitor any future incursions by our enemies. Maybe we'll get lucky and find their leader. May the Force be with you, Padawan. No dobra, także mamy tutaj jakąś taką... Taki trochę monitoring tak naprawdę zamontować. Także wyjdźmy z tej lokacji. Jeżeli mogę, to chciałbym wyjść bez walki, ale widzę, że nie bardzo pewnie dam radę. A może i dam radę. O, super, zajebiście. Oni mnie nie zaatakowali, bo tam niestety oczywiście było trochę stromsze podejście. Nie mogliśmy sobie zeskoczyć. Tak więc dobra, podnosimy jeszcze sobie rzeczy, które tutaj gdzieś tam mamy po drodze pozostawione. Skoro gra mi daje jeszcze taką opcję. Sprzedamy to sobie później gdzieś u jakiegoś vendora. A tymczasem chodźmy założyć te różne tutaj właśnie... Nie wiem, czy to jakieś sensory bardziej niż kamery chyba. Na szczęście nie ma tego też jakoś dużo i nie jest to jakoś mocno daleko. Pytanie tylko, z czym mamy wejść w interakcję? Nie bardzo wiem. Okej, okay, ktoś tutaj biega, czyli możliwe, że nie będę mógł to zrobić. Dobrze, super. Także zainstalujmy to. Okej, okay, także pierwsze za nami. Podejrzewam, że możemy mieć tutaj misję bonusową na zabicie tych droidów. Ale na razie sobie myślę, daruję. Combat Droid Activator, a to ciekawe, tylko na razie nie mogę tego użyć, czyli zakładam, że jest to jakaś większa misja bonusowa właśnie na te droidy. Teraz się przekonam, bo jednak go zabiję, a jednak nie, okej. Okay. No spoko, to w takim razie tylko sobie zabijemy tych przeciwników, których potrzeba. I zobaczymy, bo gdzieś tutaj powinniśmy mieć kolejne miejsce do założenia tego, proszę bardzo. Tutaj na ścianę. Także okej. Okay. I jeszcze jedno będzie gdzieś w tą stronę. Podejrzewam, że raczej musimy pójść po tych schodach. I niestety się jeszcze przeciwnicy napotoczyli. Także szybko ich pokonajmy. Dobra. Coś z nich wypadnie? Chyba nie. Także możemy iść dalej. Kolejny przeciwnik niestety. Tym razem troszeczkę silniejszy, ale już mamy sporo wyższy level, także to nie jest jakiś tam wielki problem, aby tutaj łatwo sobie z tymi przeciwnikami radzić. Niestety dostałem jakiegoś slowdowna, co nie jest fajne. Dobra, przejdźmy sobie tutaj, bo to pewnie troszeczkę naokoło musimy. I niestety się wywaliłem w przeciwnika jak debil. Także na szybko sobie go pokonajmy. Okej. Okay. I możemy spróbować to założyć, albo i nie, bo to jest gdzieś indziej. Gdzie to będzie? Aha, tutaj na górze, spoko. Także wskoczmy tam jakoś. Okej, dobra, udało się. Podnieśmy, a właściwie zainstalujemy, co mamy zainstalować. I jakaś rozmowa, tak więc zobaczmy. I'm here, Master. What is it? I'm on my way back to the Twi'lek settlement. Meet me there as soon as you can. I'm already on my way. Find me at the Matriarch's compound. Orgus out. No dobra. Czyli mamy wrócić tutaj do wioski, ale zanim to zrobimy, pójdziemy gdzieś tam dalej. Czy to jest w ogóle transport? Tak. Także użyjmy sobie tego transportu heroicznego, bo nie chce mi się tędy iść jakoś gdzieś przez przeciwników i tak dalej. Tylko czy to mnie nie zrespiło gdzieś indziej? Nie, to mnie zrespiło tam, gdzie trzeba. Dobrze. Także chodźmy. Podejrzewam, że buffy jakieś mogą być tutaj przydatne. Mamy tak naprawdę tylko ten jeden, który nam buffuje chyba atak. Także warto być może będzie z tego skorzystać. Ja to sobie wrzucę nawet tutaj na pasek. I postaram się wykorzystać. Chociaż widzę na razie, to jest zwykły przeciwnik na 6 levelu, także...
to raczej nie powinien być wielki problem. Mam też misję bonusową na zabijanie droidów. 30, spoko. Także chodźmy i spróbujmy to ogarnąć. Tutaj mamy już heroika. Podejrzewam, że tak naprawdę tutaj może być po prostu dużo przeciwników, ale raczej nie będą jacyś bardzo mocni. No, teoretycznie powinienem robić to w grupie, ale myślę, że takiego heroika plus 2 to spokojnie dam radę robić samemu. Szczególnie, jeżeli będziemy mieli wyższe levele niż tam przez planetę wymagane, to nie powinien być raczej problem, żeby to robić. Ale gdzieś tam pewnie, gdzieś tam też za poradami kogoś z komentarzy, pewnie będziemy sobie szukać jakichś ludzi do grania, gdzieś tutaj z jakimiś randomami po prostu. Będziemy próbować robić jakieś flashpointy i tak dalej, żeby to po prostu nie trwało tak długo, bo rzeczywiście z pomocą innego gracza na pewno będzie to szybsze. Także postaram się to ogarniać. Dobra, może też w końcu wykorzystujemy sobie trochę te medy. Coś czuję, że właśnie nie mam w sumie towarzysza. Robienie tego bez towarzysza może nie jest najmądrzejszym pomysłem. Tak naprawdę. No ale to nic. W ogóle co my tutaj mamy zrobić? Aha, jakieś power cele mamy odzyskać. Pytanie z czego? Czyżby chodziło o te silniejsze droidy? Bardzo możliwe, że to o to chodzi. No dobra. Fajnie, że mamy tą obszarówkę, bo przynajmniej te pomniejsze próby możemy w miarę szybko poniszczyć. Dobra, skupmy się teraz na tym przeciwniku. I czy to z niego coś wypadnie, co jest nam potrzebne? Tak. Dobra, czyli szukamy silnych przeciwników tak naprawdę. Podhealujmy się na wszelki wypadek, bo nie chciałbym zginąć. Też w ogóle co ciekawe, mamy inną animację heala, bo poprzednim razem jak grałem Jedi Knightem, no to mieliśmy klękanie i medytację w ten sposób. Tutaj mamy po prostu stanięcie w miejscu. To jest chyba troszeczkę szybsze, mam wrażenie. Dobra, tam mamy jeszcze jednego. O Jezus Maria, jak ta mistrz myszka i kamera mi czasami wariuje, to jest po prostu masakra. To raczej nie jest wina mojej myszki, to jest bardziej wina tego, może jak kamera jest zaimplementowana w tej grze czy coś. Nie mam pewnego pojęcia w każdym razie. W innych grach za bardzo takich problemów nie mam, chociaż też za bardzo w inne gry nie gram. Co się niedługo zmieni, bo by the way, dosłownie wczoraj, od kiedy to nagrywam, czy dzisiaj jest sobota, to w niedzielę widzicie. W końcu kupiłem sobie, zamówiłem już sobie części do nowego komputera, bo chyba już o tym gdzieś tam mówiłem, być może w poprzedniej serii, w tej być może nawet też, przynajmniej pamiętam, że w końcu robię sobie upgrade, przesiadam się na Ryzena tego 7950X-a i ogólnie nową platformę. Jedyne co zostałem sobie tak naprawdę z kompa to dyski i karta graficzna. Reszta wszystko będzie nowe i też troszeczkę sobie bardziej odpisuję kompa pod względem LEDów i tak dalej. Być może, nie wiem czy zrobię z tego film, raczej nie, ale być może wrzucę jakiegoś takiego krótkiego, może nawet shorta. Teoretycznie chyba mogę robić YouTube shorty. Nie wiem czy to ma sens, pewnie jak już to może jakiś krótki film po prostu pokazujący jak to moje stanowisko po tym upgrade'zie będzie wyglądać. Tak, że chwila minie, bo chyba ostatnia rzecz przyjdzie mi w czwartek i dopiero w sobotę, już jestem umówiony ze znajomymi, będziemy tego mojego nowego kompa składać. Także już się nie mogę doczekać, bo przede wszystkim compile time'y w Unity trochę mnie już bolą, bo tam czasami się projekt potrafi pomiędzy zmianą jakąś w skrypcie, a wejściem do play mode'a. Tak naprawdę dwie minuty tracę za każdym razem, bo najpierw się recompiluje, a później wchodzi jeszcze w play mode. No i to już naprawdę denerwuje strasznie, dlatego nie mogę się doczekać ten upgrade. Plus też to mi pozwoli grać tak naprawdę w większość nowych gier bez przejmowania się ustawieniami graficznymi, bo ile mam tą 3080, to niestety przez to, że mam słaby już chyba 7-letni procesor, o ile się nie mylę, i 7700. No to przez to niestety niektóre, szczególnie nowsze gry mają po prostu problemy, szczególnie z jakimiś takimi dropami nagłymi w FPS-ach. W sumie nie wiem, to nie jest jakaś duża informacja dla was, bo raczej filmów z innych gier raczej nie będzie na kanale, poza SWTOR-em. No ale zobaczymy, może jakieś streamy, nie wiem. W każdym razie użyjmy sobie tego komputera i zobaczmy, bo to chyba będzie coś fabularyzowanego? Okej, nigdy tego nie widziałem, to jest pierwszy raz, kiedy robię to zadanie. Mam tu jakiegoś gatekeepera, który mówi jakimś zbugowanym czymś.
hello. Is everything working? Who is this one? Maybe the battery's not working. Translation matrix initiated. Power restored. Performing full systems check. Energy level critical. Data storage critical. Speech and intellect nominal. Network access none. I am the gatekeeper. I have slept for over 20,000 years. I am approaching total systems failure. Total systems failure? What does that mean exactly? I am the information and speech engine of Kaleth. I control data storage, system logs, and historical archives. I appear to be dying of extreme mechanical damage. I do not recognize you, but I was not made for curiosity, and there is little time before I cease to function. I can transcribe any information you desire to a permanent record. This will be your only chance to recover my data. Can't you be repaired? No. I am suffering from a cascade failure. The flaws in my engine are multiplying exponentially, and my death is inevitable. I am not worth mourning. Among the units of corrupted data, the histories of two of Kaleth's great lords endure. With the last of my strength, I can provide you with either the history of Lord Avamaravash, the warrior poet, or the history of Lord Maravada, the silent. Tell me more about the lords. Who were they? Avamaravash, the warrior poet, was a sponsor of the arts and a lover of many women, while Maravada the Silent was a philosopher and a recluse. Avamaravash fought wars and built monuments to our people's glory. Maravada's reign was a time of peace and learning. You must choose whose history to keep. No to bierzemy oczywiście dobrą opcję, czyli tą Maravadę. Preserve the history of Maravada the Silent. As you wish. This crystal contains the knowledge you seek. Let Kaleth and Tython be remembered. My purpose is fulfilled. Power drain is complete. Systems now terminating. Goodbye. No dobra, także misja wykonana. Ja oczywiście można powtarzać. Okej, czy to czymś się... Tak, tutaj mamy pojedynkowicze, tutaj mamy bardziej użytkownika mocy. A weźmy sobie to do użytkownika mocy. Jestem ciekaw, co to jest w ogóle. Two pieces of armor tutaj dostaniemy i są to zdecydowanie lepsze rzeczy. Dobrze, załóżmy je sobie w takim razie. Czy tamto mi się automatycznie... Oj, nie chciałem poskakiwać zdecydowanie. Zobaczmy, achievementy. O, to coś ciekawe. Ja nigdy na tych achievementach się nie skupiałem. No tak, ale mamy tutaj jakieś różne rzeczy, które możemy za to dostawać. Jakieś tam fanty. Ok, PvP Warzone Queue. To jest ciekawe, to sobie przeczytam, bo nigdy z tego nie korzystałem. The queue for a Warzone, left click on faction icon in your minimap, select join queue under the Warzone, subscribe have unlimited access, free to play, have weekly atonement of Warzones, ok. When enough players have queued, you will prompt to enter the battle, ok. To compete as a group against other players at your skill level, select the ranked Warzone arenas. You can examine the personal statistic by checking the small show PvP stats. Ok. Patrzmy dalej. Activity Finder helps you join with other players for multiplayer experience, find solo missions that's just right. Ok. No właśnie, czyli to jest chyba do robienia, to ktoś chyba właśnie o tym pisał w komentarzu, żeby z tego skorzystać przy robieniu jakichś flashpointów i tak dalej. Ogólnie rzeczy, które były designowane pod kilku graczy generalnie. Remember, killing one lonely with a category will provide a daily reward bonus. Ok. No właśnie, czyli też chyba my możemy się ogłaszać, że możemy, że jesteśmy wolni pod jakieś activity. Spoko. Dobra, jak mówiłem, czy tamto mi się założyło samo? Musiało mi się założyć samo, bo raczej by to tak nie uciekło. Spoko, także dostaliśmy jakiś tam nowy ekwipunek. I chyba możemy stąd spadać. Pytanie, gdzie mamy oddać tego questa? Chyba też w świątyni Jedi. Wait, aha, Complicate Conquest. Okej, okay, a ciekawe, czemu mi się to pokazało? Pewnie dlatego, że mamy 10 level, a chyba jeszcze nie mam dostępu do tych conquestów teraz. Introduction to Conquest. Ok.
Repeatable daily, weekly. Spoko. To access your personal conquest, click conquest icon on your menu bar. Click the mission log option. In the mission log, select the conquest tab. Aha, tutaj jest conquest. Zdecydowanie, ok. Swoop Gang Mayhem. Czy tutaj mamy jakieś różne rzeczy? Aha, i muszę chyba tak zrobić tutaj coś z tego i to mi zaliczy questa. Mamy tu jakieś 1000 nowych rzeczy po prostu za wykonywanie różnych rzeczy, chociażby za też misje wykonywane na różnych planetach. Z tego co widzę, no spoko. I to się tam resetuje co jakiś czas, to trochę jakby sezony w tej grze, wydaje mi się. No właśnie, także mam tego spoko, sortowane. Posortujmy to sobie po progresie. Okej, okay, mamy 5 leveli na przykład zdobyć i za to też coś tam dostaniemy. No spoko, dobra. No ale tak naprawdę tutaj musielibyśmy się na czymś może bardziej skupić, żeby to zrobić, także to na razie nie. Dobra. Zróbmy sobie quick travel do świątyni Jedi, nawet do kantyny. Oddamy sobie jeszcze to zadanie poboczne, żeby już to zakończyć i na początku kolejnego odcinka udamy się do mistrza Orgusa, spotkamy się z nim w wiosce Twi'leków, ale dobrze by było tego dzieciaka odstawić, bo teoretycznie cały czas go mamy na sobie, także raczej dobrze by było, żeby jakoś już długo z nami to dziecko Flash Raidersów nie biegało, a tutaj mamy człowieka, no czy... Mistrza tutaj może tak będzie bezpiecznie powiedzieć, z którym mamy o tym pogadać, tak więc zobaczmy. A Flesh Raider, baby. See how the Force tests my dedication to assisting the helpless of this world. You did the right thing. Leave him with me. I'll convene the council to decide how to handle this. No dokładnie, także krótka piłka, jeśli o to chodzi. Załóżmy sobie też lepsze rękawiczki. No i dobra, moi drodzy, tak naprawdę na tym sobie ten odcinek będziemy kończyć. Znowu możemy sobie wrócić do kantyny. To be honest, nie wiem, czy przypadkiem nie ma jakiegoś bonusu za to, że się wylogowywuje w tych rest area, czyli na przykład w kantynie. Wydaje mi się, że coś takiego jest, bo tutaj nawet przecież dostajemy, że tutaj mamy have enter a rest area. Tutaj jakiś niby experience się do... Czyli chyba jak się jest... Dobra, być może tylko jak się subuje na bieżąco, to po prostu jest taka opcja, że tutaj się jakoś dostaje za to wylogowywanie tutaj doświadczenie. W każdym razie sprzedajmy sobie jeszcze pierdoły, które tam nazbieraliśmy podczas naszych przygód. No i cóż, moi drodzy, jak mówiłem, na tym sobie ten odcinek zakończymy, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.